Partnerem programu jest portal espeedway.pl. Sponsorem głównym programu jest najlepiej wyposażony sklep wędkarsko-zoologiczny Fish. Szymon, dzisiaj zwycięstwo. Chyba tutaj pewnie kibice się nie spodziewali, no ale utarliście nos. Początek sezonu w wykonaniu Sparty może jakoś nie powalał, ale zachowywaliśmy dużo spokoju z drużyną i z trenerem, bo wiedzieliśmy, że drzemie w nas duży potencjał, tylko tak naprawdę wszystko musi po kolei zagrać, tak jak powinno. I dzisiaj można powiedzieć, że po części tak się stało. Nie mieliśmy słabego punktu w drużynie, każdy wykonał swoją pracę, każdy dorzucił swoje punkty. No i to był klucz do sukcesu. Może tam w pewnym momencie trochę się pogubiliśmy. Ja też dzisiaj na pewno mogłem dołożyć kilka punktów więcej. Trochę pecha się wkradło w pierwszym biegu. Można powiedzieć, że kończyłem wyścig na panie. W jednym wyścigu bieg przerwany, kiedy byłem na prowadzeniu. Ale cóż, cieszę się, że trener mi zaufał w 14 wyścigu. Desygnował mnie do tej decydującej fazy tego meczu i za to mu dziękuję i niezmiernie się cieszę, że go nie zawiodłem i nie zawiodłem drużyny, teamu, sponsorów, kibiców. Powiedz, trener chyba musi posypać głowę popiołem, bo gdzieś postawił najpierw na Nika Morrisa, który dzisiaj też całkiem przyzwoicie, ale no, to pokazuje, że jednak chyba bardziej zasługujesz na to miejsce. Znaczy ja tak tego kompletnie nie rozpatruję, przecież kurczę, wiadomo, że trener chce dla swojej drużyny jak najlepiej i żaden trener nie robi swojej drużynie pod górkę. Trener podjął taką decyzję na mecz z Gorzowem. Ja co do tego nie miałem żadnych dyskusji czy jakichś kłótni. Przyjąłem tą decyzję z pokorą, chociaż wiadomo, że było mi naprawdę bardzo przykro, bo wiadomo, że miejsce zawodnika jest w kombinezonie, a nie na trybunach, ale cóż, może i to dodało mi jeszcze trochę więcej takiej motywacji animuszu i w Zielonej Górze, jak i dzisiaj tutaj starałem się zostawiać serce na torze i niezmiernie się cieszę, że się udało. No właśnie, może wytworzyła ci się taka sportowa złość i na torze odpowiedziałeś. To znaczy, jestem tutaj daleki od opinii, że ja komuś coś chciałem udowadniać. Absolutnie nie. Jeżeli chciałem dobrze pojechać, to chciałem to zrobić tylko i wyłącznie dla siebie, bo po prostu wiem, że mnie na to stać. Ja wiem, że jestem do tego sezonu dobrze przygotowany sprzętowo, fizycznie, logistycznie. Team wykonuje fajną pracę, sponsorzy pomagają, najbliżsi mnie wspierają, także nic tylko zasuwać, ja zachowałem dużo spokoju w tej sytuacji. Cóż, jak na razie odpukać, mogło być lepiej w Zielonej Górze, mogło być lepiej dzisiaj, ale no bronię się. Powiedz, ten tor w Poznaniu, gdzieś czujecie, że to już jest wasz atut? No kurczę, ciężko tutaj mówić, że mamy atut, kiedy drużyna ostatnio zremisowała u siebie. Na pewno poniekąd korzystne jest to, że teraz mamy taką dosyć długą przerwę, jeśli chodzi o mecze u siebie. Mamy za sobą dwa mecze na wyjeździe ostatnio. Czeka nas jeszcze jeden wyjazdowy w Toruniu. Także mamy więcej czasu. Oby pogoda sprzyjała, bo z tym mieliśmy duży problem w Poznaniu. Ten tor tak naprawdę niedawno doszedł do siebie po zimie. Naprawdę bardzo długo ta zima wkradła się w tą nawierzchnię i psuła nam szyki. Teraz jest ok, teraz możemy naprawdę zacząć trenować na takim torze, jak chcemy. No i będziemy pracować, żeby być na naszym poznańskim wale jak najszybsi. Powiedz, a indywidualnie jakie plany na ten sezon? No indywidualnie to mi tak naprawdę zostały tylko Mistrzostwa Polski, bo w Złotym Kasku, Złoty Kask mamy już za sobą, a czeka mnie w przyszłym tygodniu półfinał Mistrzostw Polski, do którego awansowałem, on odbędzie się w Rawiczu i na pewno nie składam broni, na pewno chcę przejść do finału i w finale wiadomo, może zdarzyć się wszystko. Zbroję się. Drużynowo już jakieś takie cele wam się imaginują, czy to za wcześnie? Kurczę, my tam raczej podchodzimy do tego na spokojnie, żadnych tutaj nie mam odgórnych dyspozycji, że jedziemy o coś i nic innego nas nie interesuje, raczej po prostu w każdym meczu staramy się wytargać to, co jest do wytargania. Dzisiaj się to udało,
Zasuwamy dalej, chcemy zbierać punkty, chcemy najpierw awansować do play-off, bo to jest przepustka do dalszej walki. Wiadomo, że tam już może zdarzyć się wszystko. Sparta w zeszłym roku była najlepszym tego przykładem. Nikt na nich nie stawiał, oni zrobili srebro. Cóż, zasuwamy i zobaczymy, co sezon nam przyniesie. Oby omijały nas kontuzje, oby szybko Waszek do nas wrócił, bo bardzo go potrzebujemy i zasuwamy. Krystian, tak po tym takim początku sezonu, który nie był najlepszy, nabierasz trochę wiatru w żagle, mam wrażenie. No już jest trochę lepiej niż po pierwszym meczu, ale cały czas to nie jest to, co od siebie oczekuję. Ty w poprzednim sezonie, jak przyjeżdżałeś do Tarnowa, to jeździłeś naprawdę bardzo dobrze. Ty nadal czegoś szukasz w tym torze? Tak, cały czas szukamy to, co w tamtym roku pasowało, nie do końca teraz pasuje i trzeba szukać innych ustawień. Cały czas szukamy, powinno być lepiej. Podobna sytuacja jak w tamtym roku Rzeszów spadł, w tym roku Tarnów gdzieś się tutaj ocierał o tą granicę spadku, więc podobne cele. Zobaczymy, jak będzie. Trzeba jechać swoje. Nigdy nic nie wiadomo w sporcie. Jakieś indywidualne cele? Jeździć bez kontuzji. Jak byś ocenił dzisiaj ten tor w porównaniu do tego, co się trenowali choćby wczoraj? Podobny. A powiedz mi, to tak znakomicie byli spasowani zawodnicy z Wrocławia, że mieliście takie problemy na dystansie nawet ich wyprzedzać? To tak praktycznie większość biegu wszystkim decydował start. Tak, dokładnie start. Mi właśnie brakowało startu. No, start jest najważniejszy. Mhm. Kolejne spotkanie w Rybniku już za 2 tygodnie. Jakieś specjalne przygotowania? Masz jakieś turnieje? Jak to się będzie odbywać? Turnieje mam cały czas. W Rybniku teraz został zmieniony ten tor. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Właśnie, ty miałeś okazję już startować na tym torze w Rybniku po tej przeróbce, czy nie? Nie, po przeróbce nie. Wcześniej jeździłem, przed tym, co był zmieniany. Na tym pozmienianym też jeździłem, ale teraz to jeszcze nie miałem okazji startów. A w ogóle lubiłeś jeździć na tym torze w Rybniku? Trudno powiedzieć. Jak się wygrywa i jeździ z przodu, to na każdym lubię. Znaczy, chciałem wrócić jeszcze do tego twojego udanego występu w Toruniu. Bo przeplatałeś zera tymi wspaniałymi trójkami i biegi wygrane z Hancockiem czy z Kolderem. To chyba tak motywuje do jeszcze większej pracy i pokazuje, że można wygrywać nawet z tymi najlepszymi. W Toruniu zepsułem te zawody, tak samo jak dzisiaj. W pierwszym starcie tam zrobiłem taśmę. No, te dwa biegi wygrane z mistrzami świata. Dzisiaj podobnie udało się przywieźć Taja. Także takie biegi na pewno motywują do dalszej pracy. Jak tutaj czujesz się w Tarnowie po tych pierwszych występach? Bo widać, że będzie ciężko o wynik. Pierwsza porażka w tym sezonie i co by nie ukrywać, no to już nas wskazuje na walkę o utrzymanie. No co, jak wcześniej mówiłem, zobaczymy, jak będzie. Wygraliście w tym Tarnowie, trochę się tutaj kibice chyba nie spodziewali, zwłaszcza, że nie mieliście Waszkę Milika, a jednak mocniejsi jesteście zdecydowanie. Przede wszystkim to nie było łatwe spotkanie, łatwy mecz dla nas, bo tak naprawdę całe zawody był wynik na styku, ale jednak przegrywaliśmy tymi kilkoma oczkami. Dopiero przed nominowanymi zremisowaliśmy ten wynik, więc emocje przed tymi dwoma najważniejszymi biegami były naprawdę dość duże, więc ogólnie mecz w porządku. Ja się cieszę, że udało nam się wygrać, bo gdzieś tam wcześniej traciliśmy te cenne oczka. No i nic, teraz jedziemy na pozytywnie nakręcenie na następne spotkanie. Chyba fajne, Żuży, bo dzisiaj w Tarnowie sporo było jakiegoś tam mijania i ścigania i chyba o to chodzi. Dokładnie, świetny mecz. Gospodarze są tu naprawdę dobrze spasowani, więc no, nie było tak łatwo. Ja cały czas szukałem tego odpowiedniego przełożenia. Zmieniałem, robiłem coś, żeby było jeszcze lepiej, więc cieszymy się z wygranej. Wam ten poznański tor już tak odpowiada, że czujecie się jak u siebie? Znaczy nie można tak powiedzieć, bo to jest też dla nas nowość w tym sezonie i cały czas szukamy tych przełożeń i pasujemy się do tego toru, bo on jest, jako tor jest strasznie specyficzny. No nic, będziemy trenować i będziemy na pewno przygotowani do następnego meczu. Jakie indywidualne cele na ten rok? Mam swoje cele, ale zachowam je dla siebie. Drużynowo, jak w co celujecie, bo jesteście również bardzo... Nic, przecież nie będziemy jeździć
cały czas z tyłu, tak? Wiadomo, celuje się w najwyższe cele i chcemy osiągnąć najwyższy cel, ale to nie jest łatwe, to jest Ekstraliga, najlepsze drużyny i wiadomo, będziemy się starali, robili co w naszej mocy. Zobaczymy, co wyjdzie na koniec sezonu. Tata pochwalił za dzisiejszy występ? Cały czas mi pomagał i pomaga, więc cały czas rozmawialiśmy. Dzisiaj w meczu też testowaliśmy różne przełożenia, więc w porządku. Powiedz, ten tor dla ciebie jest taką zagadką, jak faktycznie często się mówi, że w Tarnowie ciężko się jedzie? No jak mówiłem, to było ciężkie spotkanie. Ja też szukałem tego odpowiedniego przełożenia dla siebie i też mi troszkę co bieg brakowało, czegoś takie małej korekty, można powiedzieć. Udało mi się akurat spasować na ten ostatni bieg i cóż, cieszymy się z wygranej.